Przemek, 2,5 roku spędziłeś w Koronie, teraz odchodzisz. Jakie uczucia? Nostalgia? Smutek? No na pewno to się rozgrywa gdzieś tam na różnych płaszczyznach. Tak w skrócie powiem, nie przychodząc tutaj nie sądziłem, że tak bardzo mogę się zżyć po moich wcześniejszych gdzieś tam przygodach z jakimś miejscem i tak dobrze się czuć w tym miejscu. Nie chcę tutaj być za bardzo sentymentalny, ale na pewno bardzo szkoda, że tak to się kończy. No właśnie, nie licząc twojego pobytu w Gwarku Zabrze, to w tej piłce seniorskiej twój pobyt w Koronie był chyba najdłuższy. Tak. 2,5 roku to na pewno jest najdłuższy okres, jaki spędziłem w jednym klubie. Także no, nie ukrywam, że tutaj się dobrze czułem, jakoś poza klubem też miałem cudowne mieszkanie i tam też na pewno to była jakaś taka moja baza, gdzie lubiłem czas spędzać po treningu, ale no życie jest jakie jest i trzeba patrzeć dalej. I czujesz, że spędzisz tu trochę więcej czasu? Może dokończysz ten sezon 15-16? Tak, na pewno gdzieś tam we mnie to było, że to się nie tak zakończy, że tutaj dogram przynajmniej ten sezon do końca i najwyżej wtedy będę myślał, czy będę szukał zmian, ale no potoczyło się tak. No mówię, nie chcę się tutaj rozkleić. Tak się potoczyło i już trzeba to odciąć jakąś tam kreską w samym środku siebie. Przechodzisz do Kazachstanu, to dość jednak mimo wszystko egzotyczny kierunek. Jakie masz uczucia? Strach, obawy, czy jednak idziesz tam na pewnika? Różne. Nie chcę tutaj zgrywać bonanza, że jadę po swoje. Nie wiem, jak to będzie. No to jest najuczciwsza odpowiedź. No, ten wyjazd ma swoje plusy. Nawet można się domyślić, jakie. Ma też swoje minusy. No, rozgrywa się to we mnie na różnych płaszczyznach po prostu. No, czegoś nie jestem pewny. Z drugiej strony wiem, po co tam jadę. Jak to mówią, rok nie wyrok. No, ja podpisuję tam 9-miesięczny kontrakt i jadę tam grać piłkę. Nie jadę tam robić jakichś nie wiadomo innych rzeczy. To jest plus. Jak tam będzie? Nie mam pojęcia, nie wiem. Też, no świat jest mały w chwili obecnej, no jak będę się źle czuł, wykąpię się, ubiorę, złapię taksówkę, pojadę na lotnisko i po prostu wrócę do Europy, także jakby był jakiś taki moment, że nie daję rady, to tak zrobię, ale na chwilę obecną podpisuję 9-miesięczny kontrakt z myślą, że go wypełnię. Przyglądałeś się tej drużynie od środka na zgrupowaniu w Turcji, jak to wygląda pod względem sportowym, jakbyś to miał porównać może z polskimi realiami? Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o poziom sportowy, jest to może troszkę bardziej zróżnicowane pod względem narodowościowym, że tam wątpię, żebym się na przykład wyjeżdżając tamtąd tak żegnał, czy miał w sobie jakieś takie uczucia. Poziom sportowy sam, no mówię, oni też grali na obozie z Jagiellonią, zremisowali 1-1 i po tych moich tam 4 czy 5 dniach pobytu powiedziałbym, że też no mają zawodnicy tam swoje wady, mają swoje zalety, no ogólnie teraz to się miesza, no ci najlepsi grają w najlepszych ligach. Ten Kazachstan raczej będzie taką ligą jakąś tam walki. Mają przedstawiciela w Lidze Mistrzów, także to też nie jest w chwili obecnej jakiś tam zaułek. No, pojadę, zobaczę, po 9 miesiącach będę mógł powiedzieć więcej. Rozmawiałeś może przed tym transferem z byłymi piłkarzami Korony, którzy teraz grają w Kazachstanie, Kirillem Petrowem, Siergiejem Hiżniczenko? Z Kirillem rozmawiałem kilkukrotnie, ani z Abzalem Bejzebokowem, ani z Hiżą nie kontaktowałem się. Na pewno się odezwę do nich, będąc tam jakoś, nie wiem, facebookowo, czy coś, te messengery jakieś, czy coś tam, a z Kirillem rozmawiałem kilkukrotnie, no także mówił mi, no nie ma się czego bać, liga jest na pewno mniej opakowana, ale też nie jest to jakiś, tak jak w tym filmie, nie, bo to wiadomo, z czym to się kojarzy. A wracając jeszcze do twojego już zakończonego pobytu w Koronie, rozpocząłeś go meczem z Wisłą Kraków tutaj na stadionie w Kielcach, przegranym przez Koronę 2-3. Miałeś tam dobrą sytuację w ostatniej akcji, nie wykorzystałeś, poszła z tego akcja, Wisła wygrała ten mecz, no i zaczęło się tak słabo, ale to były chyba złe, miłego początki, zdecydowanie miłego. No później tamten sezon był dla mnie miły, no ja nie ukrywam. Dla mnie w tamtym czasie to był taki powrót ze światów. No, ja miałem rok kontuzję, gdzieś tam w szpitalu leżałem, później grałem w czwartej lidze i tak naprawdę dla mnie ten pobyt w Kielcach zaczął się w meczu z Jagiellonią, gdzie to się jeszcze zgrało z tym przeciwnikiem. Strzeliłem 2 bramki i wtedy tak
poczułem w środku, że udało mi się wrócić. Także no, to dla mnie był taki początek, bardziej niż ten mecz z Wisłą. Ale kończy się tak, jak się kończy i też nie ma co za dużo nad tym myśleć. To jaki był twój najmilszy moment w Koronie? Gol w Warszawie, dedykacja dla mamy, czy może strzelanie goli seryjnie Jagiellonii Białystok? No, kilka momentów. Na pewno ten mecz w Warszawie ze względu na datę, sytuację, że mama była tam personalnie i była na tym stadionie. Mecze z Jagiellonią też gdzieś tam dla mnie dużo, dużo znaczyły. Kilka, no musiałbym to też jakoś na chłodno powspominać, przyjdzie na to czas. To co wydaje mi się, że poza tymi bramkami i jakimiś tam momentami na boisku, to co będę wspominał tutaj to szatnie i sztab, zarówno kierowniczy, jak i medyczny, bo to jest coś, co gdzieś tam zostanie w sercu. Czyli prywatne znajomości po pobycie w Koronie na pewno zostaną? Wydaje mi się, że tak. No wiadomo, jak to w życiu musi coś się pourywać, ale życie pokaże, ale wydaje mi się, że przetrwają niektóre znajomości. A jak będziesz wspominał kibiców Korony mimo tych wszystkich różnych sytuacji? No nie będę tutaj uczył kibiców Korony. Każdy jest dorosły, chcą reagować tak, niech tak reagują. Każdy ma swój mózg, swoje sumienie. Jeśli oni robili to z czystym sumieniem, to no życzę powodzenia dalej. Życzę klubowi powodzenia i będę trzymał kciuki za nich. A kibiców nie chcę ani niczego uczyć, ani niczego wmawiać, jak mają reagować. Wszystkiego dobrego. To jeszcze jedna kwestia ważna do wyjaśnienia dla czujnych widzów Korona TV. Co się stanie z twoimi rybkami? Rybki od grudnia są u mamy, także był brat tutaj u mnie i zawieźliśmy je do domu na święta, bo była przerwa świąteczna, później były obozy, także na chwilę obecną dba o nie mama z siostrą, Kuba w mniejszym przedziale z tatą, ale z tego co wiem, mają się nie najgorzej, jest do nich mówione, są karmione, mają ciepło, są roślinki i wątpię, żeby rybki chciały za mną jechać do Kazachstanu. Tak? Czyli uspokajamy, rybki będą żyć. Tak, wszystkich tych, którzy obrońców zwierząt, mogę powiedzieć, że prawdopodobnie są w dużo lepszych rękach niż był u mnie w Kielcach.